Mam kompana. Ja myślałem, że to ja jestem świrem. Chociaż nie wiem. Tak jest! Wszystko jest możliwe. Znowu cały dzień będę zawracał jej głowę. Aaaa! Desperacka akcja. Ty, patrz, coś tam, że namiot stoi. Wybiegamy stąd jak najprędzej. Akurat bestia tyłem leży. Niekoniecznie. I... jakiś schron, bunkier, coś takiego, wojskowy, coś tam, nie wiem. Wow, jest bardzo źle. Już nie daję rady. Telefon po prostu przestał działać. Psychika mi powoli wysiada. Ciężko to wszystko widzę i wychodzi. Jestem zdruzgotany kompletnie, nie mam humoru. Jest źle. Betlejemka. Brzmi sympatycznie. Niesamowicie klimatycznie. Dzień 36, godzina 10:30. Jesteśmy właśnie w trakcie demontażu miejscóweczki. Noc była bardzo spokojna. Wyspałem się, było nawet mięciutko na takiej trawce. Jesteśmy dalej w sąsiedztwie owieczek, które non-stop dostarczają nam muzyki z dzwonków. Jest niesamowicie klimatycznie. Dzisiejszy dzień jest dla mnie dość ciężki ze względu, że wczoraj jak posiedziałem z Jacą i z innymi kolegami tam pod sklepem, to troszeczkę zrobiliśmy materiału i dzisiaj jest dość ciężko i słyszałem też o tym, ostrzegali mnie przed pogodą. Póki co niebo jest praktycznie w 100% zachmurzone. Chmury nie wyglądają najkorzystniej, bo niektórzy nawet mówią, że dzisiaj możliwe, że będzie jakaś burza. Bardzo bym tego nie chciał. Jest godzina 11:00. Wychodzimy właśnie z miejsca Stecówka. Ponownie połączamy się główny szlak Beskidzki z szlakiem Habsburgów. Oczywiście tu jeszcze nie byłem. Tereny wyglądają na bardziej już leśne. Kończy mi się asfalcik. Do tej pory byłem w sumie w paru miejscach, w których po procie były wysokości praktycznie człowieka, ale tutaj już mam paprocie, które są sporo wyższe ode mnie. Wow. Mamy jakieś skrzyżowanko. Jest droga tutaj, w tamtą i w tamtą. Mamy tutaj drogowskazy. Warania Góra 2 godziny, czyli jest to cel normalnie na dziś do zrobienia, bo jest jeszcze przed 12:00. Tutaj oddzielamy się od szlaku Habsburgów. Tam na drzewie widzę znacznik oznaczający szlak Habsburgów i czarny szlak, który się chyba w tym punkcie zaczyna, bo tutaj chyba ta kropa na to wskazuje. A my idziemy w tamtą stronę, jako że tutaj jest oznaczony szlak jako czerwony. Na szczęście, ale od jakiegoś czasu w ogóle, wcale nie muszę wyjmować telefonu i korzystać z map, jako że droga jest wyśmienicie oznaczona. Dopiero co mijaliśmy jedno oznaczenie, tutaj mamy już następne. Jest jedno za drugim dosłownie. Nie wydaje mi się, żebym się dzisiaj zgubił. Chyba że pogoda mnie zgubi, bo niebo jest takie byle jakie. Może i nie wygląda to na jakieś wielce ulewne chmury, ale wszystko jest możliwe. Znalazłem sobie właśnie taką fajną, sympatyczną miejscóweczkę. Są ławeczki i stolik. Można sobie przysiąść. Posiedziałem tutaj sobie z 15 minut i odpocząłem, ale ze stolika niestety, ale nie musiałem skorzystać ze względu na to, że stolik przydałby się do zjedzenia jakiegoś posiłku, ale nie jest jeszcze moja pora na posiłek. Jesteśmy przy drodze asfaltowej. Jest to ścieżka rowerowa w pewnym sensie. Przyszedłem sobie stamtąd z góry i mamy drogowskaz wskazujący na to, że Barania Góra jest za 1,5 godziny. Sprawdziłem jeszcze mapy, moją kochaną aplikację mapy.czy i okazało się tam, że jesteśmy aktualnie na wysokości 800 metrów nad poziomem morza i idziemy w stronę Baraniej Góry, która jest położona na wysokości 1220 metrów nad poziomem morza, także można łatwo sprognozować, że będzie teraz dużo drogi pod górkę. Minęło dosłownie z 3 minuty, właśnie sobie położyłem na chwilę plecaki, czyli odpoczynek po odpoczynku, ze względu na to, że po prostu zauważyłem w końcu bardzo wygodne dojście do rzeczki. Poszedłem sobie mniej więc tak, tak, schodzimy tu, jest tutaj mały wodospadzik, stanąłem sobie w tym miejscu i użyłem tego zbiorniczka jako pewnego rodzaju wanienki do przepłukania twarzy i umycia rąk. Wygląda, że tutaj właśnie nasza asfaltowa sielanka się kończy, bo widzę przed sobą kierunkowskaz, drogowskaz, który wskazuje, że nie idziemy dalej prosto asfalcikiem, tylko idziemy gdzieś tam. Mało tego, nie wiem czy stąd to mniej więcej widać, ale już stąd ja widzę. Tutaj pod moim palcem jest pierwszy drogowskaz, że jest to czerwony szlak. Tak jest i zaczęło się. Mamy tam rzeczywiście bardzo stromą ścieżkę pod górkę i wróciliśmy do naszego kochanego gruzowiska, bo to wcale się jeszcze nie kończy. Ścieżka ta z gruzu dosłownie leci ciągle, ciągle pod górkę i powoli, powoli zbliżam się do tego, że nie zostaje na mnie suchej nitki. Przynajmniej na koszulce póki co. Już jest to męczące, tym bardziej, że wczoraj posiedziałem tam, mówię, z chłopakami po
pod sklepikiem, także dzisiaj wszystko się intensywnie wypaca. Wygląda na to, że to na razie koniec naszego gruzowiska. Tam mamy taką ścieżynkę, ale to jest coś w stylu drogi pożarowej, tak jak zresztą mówi tutaj ten znak. Tam mamy też taką ścieżynkę, już bardziej wygodniejszą, płaską i nie zagruzowaną, a to jest nasza droga. Widać tutaj drogowskaz, także można na razie będzie odsapnąć, bo tamten odcinek nie był wcale, nie należał wcale do najłatwiejszych. No, mamy tutaj jakiś drogowskaz mówiący, że przed nami jest schronisko PTTK na Przysłopie. Schroniska są miejscami, w których można ogólnie coś zjeść, można to nazwać takim czymś połączonym, taki pensjonacik można powiedzieć, tylko że jakby w górski, na szlakach turystycznych to się nazywa schronisko, można tam coś zjeść, jakoś nawet przenocować czy coś takiego. Jednak wszystkie te aktywności są płatne, więc ja nie będę za bardzo korzystał z takich metod na wypoczynek, z racji, że po prostu cienko stoję z hajsem. No ale jeżeli na przykład będzie już jakiś wieczór czy coś takiego, to ludzie, których poznawałem po drodze, mówili, że czasami w takich schroniskach, jeżeli spytasz się, czy możesz się rozbić z namiotem na tym terenie, to może to się wiązać z zerowymi opłatami, także jeszcze nie mam w tym doświadczenia, ale może w przyszłości będę musiał się o to popytać. Myślę, że też w tym schronisku przydałoby mi się uzupełnić zapasy wody, bo chociaż nie wiem, mam jeszcze jakieś około 2 do maksymalnie 2,5 litra, także i trochę tego jest, ale też trochę tego schodzi. Jest godzina 13:15, jesteśmy przy schronisku, tam niedawno sobie pod parasolami usiadłem, odpocząłem jakieś pół godziny i zjadłem posiłek. Mamy dookoła niesamowite widoczki leśnogórskie. Jest tutaj Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego, PTTK, ale wygląda mi to na wstęp zbroniony, wejście, ze względu na to, że mamy tutaj bramę z łańcucha, także nie będziemy się przez to przewalać. Tak jak mówię, odpocząłem chwilę i dalej lecimy w drogę. 15 minut temu wychodziłem ze schroniska. Już jestem cały znowu spocony. Mamy hardkorowe gruzowisko. Jest dość stromo. Niedawno w ogóle na takim właśnie takiego rodzaju gruzowisku, śmiechem żartem, mijałem się z rowerzystami. Chłopaki zjeżdżali po tym wszystkim rowerami. Niezłe świry. Mówię do nich, ja myślałem, że to ja jestem świrem. O, i właśnie znalazłem źródełko. Mamy to. Wygląda to w taki sposób. Nieskończony strumyk wody. Woda jest wręcz lodowata, jest bardzo przyjemna, jest jak najbardziej pitna, także uzupełniam sobie zapasy wody i bezpiecznie idę dalej. Jest godzina 14:15, właśnie doszliśmy i mówię to w liczbie mnogiej ze względu na to, że mam kompana, poznałem Olę. Doszliśmy właśnie na Baranią Górę, widoczki się prezentują mniej więcej w taki sposób, ale mamy też za sobą, o Jezu, nie można na to poświęcić 2 sekund, o Jezu. Jest przepięknie, ale mamy też tutaj punkt widokowy, wieżyczkę, na którą zaraz sobie wejdziemy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda od góry. O, a widoczki z samego szczytu Barania Góra prezentują się w taki sposób. Jest tu 1220 około metrów nad poziomem morza. Jest coś pięknego, tak jak wcześniej wspominałem, gdzie w moim Białymstoku były góry. Barania Góra, pojedzone, popite. Jesteśmy tam. Najprawdopodobniej mamy iść o tam, czyli nie wiadomo ile ha zostało. Węgierska górka. Jest godzina 16, a dosłownie trasa, którą teraz robimy, zabiera dech w piersiach. Jest przepięknie naokoło, z każdej strony jesteśmy bardzo, bardzo wysoko. Tam daleko widnieje Bielsko-Biała. Śmiesznie jest na to spojrzeć po prostu od góry. Zostało jakieś 2 godziny, maksymalnie 3. Trzeba będzie szukać miejscóweczki. I niestety, tak jak z Olą już gadaliśmy, że możliwe bardzo, że wtedy nasze drogi się rozstaną. Godzina 16:15. Mamy tutaj przepiękny teren, w sumie naokoło jest bardzo ładna łąka. Aż mówię do Oli, że aż szkoda, że jest tak wcześnie. Bo jeżeli chodzi o miejscówkę, to bym rzeczywiście się rozkładał gdzieś tutaj. Ale jako, że zostało mi do odejścia, znaczy do rozkładania się jakieś z 2 godzinki albo nawet 3, no to jeszcze nie jest niestety czas. Mamy tam niesamowity domek. Sam bym tam zamieszkał. A może i zamieszkam dziś. Jest godzina 18:15. Lecimy sobie w mundurkach przeciwdeszczowych. Prawda jest taka, że ledwo co zdążyliśmy je nałożyć, bo po prostu było mini zerwanie chmury i od razu skończyło padać. Jak dojdziemy do miejscowości, najprawdopodobniej trzeba będzie to od razu zdejmować i już dzisiaj w ogóle to się nie przyda. Jest godzina 19:00. Chodzimy sobie właśnie do miejscowości Węgierskiej.
Węgierska Górka. Plan jest taki, żeby po prostu zajść do jakiegoś sklepiku, uzupełnić lekko zapasy żywności. Wody na szczęście nie muszę. Wybiegamy stąd jak najprędzej i z racji na godzinę od razu szukamy miejscóweczki. Dzień 37, godzina 9:30. Rozłożyłem się, można powiedzieć, z miejscóweczku na kompletnym przypale. Była to desperacka akcja ze względu na to, że miejsce znalazłem lekko parę minut po 9, po 21 było. Mamy tutaj jakieś coś, jakiś schron, bunkier, coś takiego, wojskowy, coś tam. Nie wiem, to chyba służy na dzień dzisiejszy jako muzeum. Jest tutaj dosłownie po prostu ruch. Jeżdżą sobie tutaj samochody ulicą. Jest to jedna z głównych ulic w tej górce, jakiejś tam węgierskiej górce. Ja już się składam. Rozkładałem się mamą tego, że desperacko, to jeszcze na dodatek padał lekki deszcz całą noc. Nasuwał niezły deszcz, była burza. Teraz będziemy się po prostu już składać i idziemy dalej w drogę. Najprawdopodobniej dzisiaj będą znowu deszcze i możliwe, że burze. To jest wręcz nieuniknione, chociaż teraz aktualnie świeci słońce, niedawno dopiero wyszło na chwilę, także może jest promyk nadziei. A, jeszcze wspomnę, że spotkałem się wczoraj z bardzo dziwnego rodzaju kulturą ludzi z tego miejsca, bo przechodziło jakieś kilka młodych osób i coś tam właśnie gadają sobie i nagle przychodzili już blisko dość mojego namiotu i mówi: ty, patrz, coś tam, że namiot stoi. I drugi coś tam, jeden do drugiego mówi, że zostaw, bo całkiem możliwe, że to ktoś z GSB robi i sobie tutaj z namiotem się rozłożył. GSB, tak dla niewiedzących, to oznacza to Główny Szlak Beskidzki, czego się wczoraj od Oli dowiedziałem. Główny Szlak Beskidzki jest najdłuższym szlakiem na piechotę w Polsce, także robimy coś znowu wielkiego. Jest godzina 10:30, wyruszyłem, prawie już wyruszyłem w drogę, rzeczy dosłownie leżały gotowe. Patrzę, tak wyprostowałem się z niechęcią na te plecaki. Patrzę na ulicę. Tak jest! Idzie Ola! Znowu dzisiejszego dnia nie jestem sam. Znowu cały dzień będę zawracał jej głowy. Także złapałem szybko plecaki, pobiegłem i w drogę. Znowu mamy stado owieczek, czy tam baranków. Jest tego masa, dosłownie więcej niż na bacówce, której nocowałem 2 dni temu. Ten dźwięk dzwoneczków jest niby czymś prostym. Dla mnie to muzyka dla uszu. No to, co tam było za kubalonką, to nic. Porównajmy do tego, co będzie. Aha. W Bieszczadach. No to nic. Trzeba będzie najprawdopodobniej niedługo zmieniać buty. Właśnie nam się zaczyna z pięknej drożynki polnej. Znowu powracamy na gruzowisko. Tym razem po wczorajszym deszczu jest wymieszane z gliną. Także... Godzina 11:45. Właśnie z Olą postanowiliśmy, że znowu opatulamy się w mundurki przeciwdeszczowe. Pada już troszeczkę deszcz. Nie ma to nic wspólnego z ulewą. Ale chmury wskazują na to, że będzie się jeszcze dzisiaj działo. Jest godzina 15. Jesteśmy w schronie Słowianka, to znaczy już tylko ja jestem. Ola sobie ogarnęła jakiś tam nocleg za jakieś 4 km, zarezerwowała. Ja oczywiście, jako że nie korzystam z takich rzeczy, to po prostu poszła sobie, ja zostałem tutaj sam, jestem kompletnie przemoczony, jest mi kompletnie zimno, pada deszcz, jest ulewa, grzmi, jest kompletnie nieciekawie. Tak naprawdę to nie mam zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić. Jestem w kompletnej desperacji. Siedzę i myślę i żadne pomysły nie wchodzą mi do głowy. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co jeszcze dalej. Godzina 17:45. Tym razem już nie jestem znowu sam, ale tym razem jest nas czwórka. Lecimy sobie, idziemy, akurat bestia tyłem leży. Mamy ze sobą takie piękne widoczki. Prawda jest taka, że deszcz na razie się w ogóle skończył padać. Burzy może nawet dzisiaj nie będzie. Także cel jest za 15 minut rozglądać się za jakąś miejscóweczką, bo jest hardkorowo. Lecimy dosłownie po rzece, pod górkę. Także pozdrawiamy, w drogę. Siemano, miłego, hej. Dosłownie jesteśmy w chmurach. A nie, jeszcze dokładniej, to nad nimi. Pięknie jest. Jest godzina 19:30, zrobiliśmy sobie pauzę, jesteśmy na Romance. To jest 1366 metrów nad poziomem morza wysokości. Jest taki zajazd, że moje plecy ledwo tego wytrzymują. Jest już właśnie tak jak mówię, za 27, także będzie bardzo szybko. Trzeba szukać jakiejś miejscóweczki, a tereny nie zapowiadają się na coś, co będzie bardzo łatwego z tym związanego, więc nie wiem, jest... Niekoniecznie. Dzień 38, godzina 12. Jesteśmy na Rysiówce. Ostatnia noc była dosłownie tragiczna. Chciałem cokolwiek pokazać, jeżeli miałby to dotyczyć mojej miejscóweczki, ale non stop padał deszcz, wszystko mam przemoknięte. Nie miałem w ogóle opcji wyciągnięcia telefonu i nakamerowania czegokolwiek, bo telefon po prostu przestał działać. Teraz mamy wynajęty pokoik i jako pierwszy dzień w tym sezonie postanowiłem to wszystko jakoś w końcu wysuszyć, bo już psychika mi powoli wysiada.
aktualnie na podwórku mamy takie widoczki. Jest wszędzie mgła, to samo, z czym się zmagałem od samego rana. Jest bardzo źle. Znaczy, niby jest świeżo i w ogóle i fajnie, ale żeby dla człowieka było sucho i nie zimno, to by było o wiele lepiej. A tak jest kompletnie, kompletnie nie tak, jak być powinno. Jestem zdesperowany. Zapłaciłem więcej niż podejrzewałem, ale mówię, już nie daję rady. Jest godzina 13.30. Tutaj mam już rozwieszone worki z chmą na poręczy. Tam mam koszuleczki. Trochę przepłukałem w prysznicu dosłownie. To jest piętro drugie. A tak prezentuje się nasze zakwaterowanie dzisiejsze. Wszystko jest, tak jak mówiłem, mokre. I stara się z pełnych sił to schnąć. Tutaj rozłożyłem już wszystkie swoje rzeczy. Opróżniłem plecaki, żeby jak najszybciej wysychały. Ten też jest praktycznie pusty. Wszystko praktycznie jest pod ścianą. Wyprałem tam parę rzeczy, jakiś znalazłem grzejnik, ale póki co nie jest on wcale w ogóle ani troszeczkę ciepły. I tak jest właśnie, tak się prezentuje ta malutka kiszka. I zapłaciłem za to 120 zł. Jutro do 10 mam się już stąd usuwać. 120 zł zapłaciłem, jako że było cena podana za dwuosobowy pokój, bo to jest dwuosobowe, że jest cena 80 od osoby, ale kiedy bierzesz pokój na własność jakby dwuosobowy, to cena wzrasta do 120 zł, także poświęciłem dosłownie praktycznie większość pieniędzy, które ludzie ewentualnie jakoś mi dawali przez ostatni miesiąc i wylądowało to niestety tutaj, ale tak jak mówię, jestem zdesperowany, ciężko już po prostu z tym wszystkim mi się ogarnia, jakoś ciężko to wszystko widzę i wychodzi, no ale nie zostaje nic innego jak do przodu. Najgorszym jest to, że przez cały, tak jak wcześniej wspominałem, przez cały tydzień ma padać. Dostałem dzisiaj zaproszenie też od znajomych z Kubalonki koło Istebnej i tam myślę, że będę schodził ze szlaku powoli i zmierzał przez Milówkę miejscowość aż do Istebnej, żeby z nimi się spotkać. Tam sobie wszystko wypiorę, wysuszę, przenosuję na ciepło, zjem spokojnie, zregeneruję się i będzie wtedy można myśleć, co dalej, bo na razie jest bardzo, bardzo źle. Jest godzina 14, pogoda prezentuje się mniej więcej zza okna w taki sposób. Dosłownie ciągle pada deszcz. Jest cholerna mgła, wychodzimy sobie z lokalu, w którym mam nocleg i idziemy do lokalu obok, w którym jest bar. Idę sobie po prostu pozwolić na jakieś piwko. Jest bardzo nieprzyjemnie, mokro i zimno, także lecimy do budyneczku obok. Jest godzina 15, aktualnie dalej leje deszcz i tak ma chyba być cały dzień. Wszyscy ludzie, którzy przychodzą, są kompletnie przemoczeni, tak samo jak i ja. Jest mi zimno, bardzo zimno. Teraz zostaje nam zrobić pranie w zimnej wodzie. Dowiedziałem się od pani w tym schronisku przy barze, że ciepła woda będzie rzeczywiście gdzieś tam wieczorem, ale grzejniczki nie będą ciepłe, także może być problem z osuszeniem ubrań. Mam nadzieję, że to do rana rzeczywiście wyschnie. O 10 godzinie mam już się stąd usuwać i lecimy dalej w drogę jakoś do miejscowości, tak jak wspominałem, Milówka, później jest Istebna. I tam będę zaznał jakiś spokój na chwilę, bo na razie jestem zdruzgotany, kompletnie nie mam humoru. Jest źle. Godzina 17.30. Pogoda jest po prostu nadal pomylona wręcz. Wychodzimy. Prezentuje się to w taki piękny sposób. Jest kompletna ulewa cały dzień. Może i to dość wygląda ładnie, żeby na to właśnie mówię patrzeć po prostu sobie z poddaszka, tak jak ja teraz jestem już bardziej suchy, jest mi chłodno dalej mimo wszystko, buty są kompletnie przemoczone i raczej nie zdążą wyschnąć do rana. Najbardziej się obawiam tego, że jutro będę musiał iść w taką właśnie, a nie inną pogodę. Masakra. Betlejemka. Brzmi sympatycznie. Jest godzina 23. Właśnie patrzyłem, czy cokolwiek wyschło. Chociaż jedna skarpetka na tym zajechanym grzejniczku tam, gdzieś daleko. Nie, nic nie wyschło. Wszystko jest dosłownie dalej mokre. Ja muszę się już kłaść spać. Prognozuję, że jutro po prostu będę musiał narzucać to wszystko mokre na siebie i tak w sumie w mokrą pogodę iść. Czas się kłaść w tym zakichanym i za wysoko cenionym pokoju.
Do jutra.